Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mancio, wraz z nami jest dzisiaj... Kolega Ignacy, witamy na kanale mniej więcej. Tak, kanał jest absolutnie identyczny, tak, mamy tu jest stół. Tylko, sorry, kamera akurat dzisiaj stołu nie łapie. To jest już kolejny odcinek naszej współtworzonej serii wraz z Google Play, ale co najważniejsze, wraz z wami, gdzie to wy wybieracie, co zagramy w następnym odcinku. No i co dzisiaj zagramy, Ignacy? Zagramy dzisiaj w Wygraj Miliony. Postaw na miliony. To nie jest jeden milion, to jest wiele milionów. Dobrze. Jeżeli wy również chcecie wygrać miliony, to link do gry macie w opisie, kliknijcie i ją pobierzcie. No i słuchajcie, również pewnie Ziemniak i teraz Blow również rzucili z jakimś fajnym. Zobaczymy, czy z takimi fajnymi ludźmi jak Ignacy. Ja uważam, że nie da się. My zagramy w Strać Miliony. Zobaczmy. Ignacy, możemy zmienić edycję. Zobacz. A, bo to są różne edycje pewnie. Tak. Tam na miliony, edycja filmowa. Dzisiaj edycja filmowa. A to jest zwykła edycja? Chyba gra w zwykłą. W zwykłą edycję sobie zagramy. Jakie są zasady w ogóle tej gry? Gra ma 8 minut. 60 sekund. Podwójne kliknięcie na zapadnie przynosi wszystkie pieniądze. Okej, okay. Jedna zapadnia zawsze musi zostać pusta. Tak, to jest założenie tej gry, tak, że tak, nigdy nie możesz postawić na wszystko, tylko musi być zawsze jedno, że dokładnie strata tak może być. Milion w gotówce, a gry nie możesz przerwać w żadnym momencie. Okej. Okay. Na każde pytanie odpowiadasz przesuwając pieniądze z dołu ekranu na odpowiedź, którą uważasz za poprawną. Jeśli nie jesteś pewnym odpowiedzi, możesz postawić pieniądze na więcej niż jedno pytanie odpowiednio rozdzielając. To jest taki fail safe. Ty, ale w ogóle grałeś z Tomkiem, jeżeli się nie mylę w tę grę, zatem jesteś ekspertem. Zaprosiłem właśnie eksperta od tej gry dzisiaj. Tak, dokładnie tak. A pieniądze postawione na poprawną odpowiedź zostają na stole, a reszta przypada. Pieniędzy, które zostaną na stole po ostatnim pytaniu, są twoje wygraną. Gotowy na wyzwanie. Ja jestem na to. Ja również jestem. Let's go, graj. Let's go, graj. Wybierz kategorię, tradycje czy przysłowia. To znaczy. Musimy to zrobić. Rozmieść pieniądze tutaj po kupce, podwójne kliknięcie przenosi tego. Gramy. Dość dwie słowa. Jakie przysłowie odpowiada mądrej głowie? Mądrej głowie. O, wow! Nie mam bladego pojęcia. Albo to jest samo zdrowie, albo wiano w dojeździe. Wydaje mi się, że samo zdrowie to będzie. Ja bym rozdzielił trochę. Jakiś tutaj ryzykowny ruch gdzieś rozdzielić jeszcze? Go na miliona. Od razu na jedno. Ale co będzie, jak przegramy w pierwszej rundzie? To będą się z nas śmiać. No dobrze, no to dawaj. Go, samo zdrowie. Dawaj i zaraz zobaczymy, czy przegramy. No! Dość dwie słowie. Bardzo dobrze, dlatego właśnie przerabiamy wszystkie przysłowie, a nie robimy je na poważnie, bo się na nich nie znamy. Ani trochę, odrowa, jeszcze raz. Teraz dobrze, na pewno wcale nie było aż tak źle. Dokładnie. Ale wytnij to, pamiętaj, wytnij to. Nie wytnę. Anatomia czy mowa potoczna? Mowa potoczna czy anatomia? Nie wiem, ale ty się czujesz z anatomią. Pewnie tak samo jak dobrze jak ja. Idealnie. Dobrze. No to mowa potoczna, tak się tego. Co daje ten, kto daje drapaka? Nogę. Daje nogę, bo ucieka. Tak. Dokładnie, pyk pyk. Full. Full. No. Oczywiście, dobra kategoria. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. O, dietetyka, to jest nasza kategoria. Tak, stanowczo tak. Kosmetologia jest bliższa mojemu sercu, ale dietetyka. Wśród wymienionych najlepszym źródłem żelaza są... Mandziu, ty to musisz wiedzieć. No Ignacy, no jabłko, podroby, mleko czy kalafior. Co zawsze najlepszym mam... Najlepszym źródłem żelaza jest ziemia na Śląsku. Albo pod ziemią na Śląsku, tak, bo tam jest dużo żelaza i węgla. Bo jest ziemia i podziemia. I podziemia, dokładnie tak. Tak. Więc jesteś pod ziemia na ziemi czy spod ziemi? Dokładnie, odpiszcie w komentarzu, skąd pochodzicie. No, nie wiem, mleko? No, nie wiem. Co twoja mama zawsze mówi, że trzeba nie tyle co pić, co jeść? Jeść, nie pić. Mi się wydaje, że wątróbka. Wątróbka mi się kojarzy z żelazem. A, może no, wątroby, co nie? No wątroby, faktycznie. To by mogło... Bo mleko nie ma żelaza. No chyba nie, kalafior... No nie, nie, nie. Kalafior ma tylko brak kalorii. Nie wiem. Dobra, let's go. Na miliona? Let's go, strać miliona. Dobrze. Pamiętała głupka. Dobrze, kategorie. Seriale zagraniczne czy polityka? Go polityka? Go polityka. Go polityka, musi wejść, co nie? O nie. Pogardliwe określenie polityka, który walczy o poselski mandat nie w swoim okręgu, to... Spadochroniarz to jest ten, który ucieka. Który ucieka z partii, która... Może spaść na ten okrąg. Mówiłeś na przykład spadochroniarz na kogoś, kto spadał na przykład w edukacji i tak dalej. Zwiadowca... To raczej taki bardziej stalker jest, taki właśnie zwiadowca. No, to mi... Ja bym na spadochroniarza chyba. Spadochroniarz to wydaje mi się, że... Chociaż to jest niby... Wydaje mi się, że spadochroniarzem byli nazwani wszystkie osoby, które były u Kukiza, po czym weszły właśnie do Sejmu i przeszły do PiSu. I na nich się mówiło spadochroniarze, tak mi się kojarzy właśnie. Tak? Nie, mi się wydaje, że tak nie było. Dobra, powiem ci tak, tutaj bym zrobił tak, że... Tylko nie wiem, czy saper, czy komandos, bo zwiadowca mi się naprawdę nie zdaje. No nie wiem, mam powiem ci dylemacik tutaj. Coś no, trzeba by wrzucić. 100 tysięcy na sapera. I jeszcze na 900 tysięcy, tak? Daj setkę na zwiadowcę.
Setka na zwiadowce. No przesuń jeszcze jedną seteczkę tutaj. Dobra i dawaj sprawdź. Zobaczymy ile stracimy. Ja zamykam oczy. O, spadło! A jednak! To jednak. Był pierwszy dobry strzał. Tak, trzeba było się dotrzymać. Jak macie testy właśnie w waszych szkołach, zawsze pamiętajcie, pierwszy strzał jest dobry. I zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest. Chyba, że nic nie umiecie, to wtedy to nie jest dobry. Zatem przejdźmy do filmów polskich. A sądownictwo nie chcieliśmy? Nie, sadownictwo to było. Sadownictwo? A myślałem, że sądownictwo. Nie. A, dobra, żaden problem, tak akurat wiem. Wiesz? No. Nie mam dlatego pojęcia, kto był reżyserem. A większość tych polskich. Ale bo cała reszta to aktorzy chyba. Nie, Matury stary. Właśnie tego, że stary. A nie, czy stary Sztur nie jest przypadkiem reżyserem też? Nie. Chłopaków nie płaczą, ale Lubaszenka na 100 milionów procent. No to pyk. Ja ci ufam. Bardzo proszę. Bardzo proszę. A akurat starych polskich filmów to znam bardzo dużo nawet. Pamięci. Nie no, zna się. Kiedyś dałbym sobie rękę uciąć za tę odpowiedź. I teraz. Kurde, nie mogłem ręki. Dobrze, że swetra nie nosimy. To prawda. Alkohole czy polskie miasta? Jawne o polskie miasta, to jest taka właśnie kategoria. Ale byłem przekonany, że powiesz jawne o alkohole. Nie, alkohole są takie niefamilne. No to polskie miasta. Trzy odpowiedzi tylko. Dzielnicą którego miasta jest Psiepole? To mogę nawet opowiedzieć anegdotę na ten temat. No to let's go. Dobrze, była taka historia, że była bitwa pod Cedynią. Po którymś roku walczył Bolesław Krzywousty. Posłuchaj. Anegdota na poziomie Madzia. No, kiedyś jechałem z rodzicami i tam przyjeżdżaliśmy i było Psiepole. Anegdota Ignacego. W 1584 roku. Uważaj, bo tu mamy timer. Tak. Była taka bitwa i jakby Polacy tam wygrali, to była najpierw bitwa pod Cedynią, a potem była bitwa właśnie na przedmieściach tego miasta. I dlaczego jest nazwa Psiepole? Dlatego, że trupy niemieckich żołnierzy, którzy tam pozostali, zostały rozłuczone właśnie przez psy. Dzikie psy, stąd też nazwane jest Psiepole i ta dzielnica znajduje się we Wrocławiu. Okej, no to let's go, ale jak się wywalić będzie śmiesznie. Zupełnie. Nie ma mowy. Nie ma szans, nie żeby ma się mowy na historii, Ignacy. W życiu. No, ja zdarzało mi się wywalać, ale na tak, biurokracja czy tradycja? Biurokracja brzmi ciekawiej. Dobra, ale to może być trudniejsze. Ja bym dał biurokrację. No. Jest trudne. Zgodnie z czyim prawem liczba urzędników wzrasta niezależnie od pracy, która jest do wykonania. Kaplera. Też mi. Chociaż Keplera to nie jest jakaś jednostka. Nie. To jest coś fizyko związane, Kepler. Tak. Keplery to jest jednostka. Parkinson to była choroba. Tak, czyli Dalton. A Dalton od daltonizmu przypadkiem nie jest? Mi się coś mi. Znowu rozmawialiśmy o tym pierwszym wrażeniu. I mi się daje Keplera. Chociaż Keplery są w fizyce, na rzeczy na pewno są chyba w fizyce. Chyba. Nas też mi się wydaje. 600-200. Na co? Na Daltona? Nie możesz tak, musisz zacząć mówić po prostu. Daltona chyba. Dobra, Daltona, dawaj. Krzywa Parkinsona! Życie mu nie pomyślę! Zostaliśmy oszukani. Dokładnie tak, więc musimy... Ale bardzo niefajnie. Raz oszukam, bo byliśmy naprawdę krok od miliona. No to robimy speedrun, co nie? Speedrun, go. Przysłowia. Złota nie zrobisz, bicia z przyszłowego piasku. Bicia nie ukręcić milion. Tak, pyk. Dobra. Sprawdź. Z piasku bicia nie ukręcić. Elo, speedrun, jak najszybciej teraz. Dokładnie tak. Zobaczymy, czy się uda. Gry komputerowe, no musimy to mieć. Okej. Włoski hydraulik Mario. Dobra. No ale nie ma co się tutaj zastanawiać. To jest speedrun o miliona. Timer będzie... Speedrun! Nie mów timer, bo będę musiał to dodać. No właśnie. Historia Polski, mama Ignacego. Dobrze. Jagiellonów. Nie, Piastów. No pierwsza dynastia. Tak. Speedrun, geografia. Technika, kliknąłeś. O! Bardzo dobry wybór. Dobry wybór z Autotechniką. To jest proste. Tak. Nie, bo mi się całkowicie się na odwrót pomieszało. Dobrze. Medycyna, nagrody. Nagrody, oczywiście. O, niech to pies. Puchar Cordona Beneta Żeglarskich. Benet Żeglarskich, nie się kojarzy. No na pewno, kto bierze udział w zawodach balonowych? Zdziwiłbyś się. Dałbym pół na pół. Żeglarskie i kajakarskie. Go żeglarskie, jak się wywalimy to na mnie. Tak? No dobra. Dziękuję. Balonowe! Jeszcze balonowe! Huba buba balonowa powtórz guma. Nie powtórzę. Nie, przegrałeś. Jesteś mandziu, straciłeś miliona. Przepraszam, proszę cofnijmy czas i powiedzcie, jak przegramy to na mnie. Mandziu, kto, czyja wina? Moje. Pamiętajcie, żeby pobrać grę z opisu, macie, może wy wygracie miliona, bo my przegraliśmy. Ty przegrałeś miliona, a moje decyzje były wszystkie. Dobra, ja wam bardzo serdecznie w tym momencie dziękuję. Już kolejny odcinek wraz z Google Playem oraz z wami już niedługo. Pamiętajcie, żeby bić dobloa i ziemniaka i to byłoby na tyle. No, sorry Ignacy. Nie, nic się nie stało, ja wybaczam. Nie wybaczam, będzie mi to wypominało. Nie będę aż taki zły. Dzięki, cześć.